Witam Was wszystkich serdecznie w teoretycznie ostatni dzień nauki, choć już praktycznie wiemy jak jest. Dzisiaj finał 1 z 10, czyli to o czym wspominałem od pewnego czasu i męczyłem Wam wasze głowy, wasze myśli i waszą codzienność. Za mną jak widzicie 10 uczestników, którzy przeszli 2 etapy eliminacji i zdobyli największą ilość punktów. Przeważa klasa pierwsza, ale nie wiem dlaczego, czy pisali razem, czy naprawdę mają taką wiedzę. To sprawdzimy już za chwilę. Dlatego chciałem Was serdecznie zaprosić na finał 1 z 10 naszego szkolnego, 1 z 10, które poprowadzi z nami oczywiście Maciej Żlaster. Serdecznie na tegorocznym finale naszego mini turnieju 1 z 10. Tych oto 10 śmiałków zostanie za chwilę odpytanych z wiedzy ze szkoły podstawowej, ze szkoły gimnazjalnej oraz liceum. Czy poradzą sobie z odpytywaniem się tablicy? To zaraz się przekonamy. Bardzo proszę o zestaw pytań do pierwszego etapu. Zestaw pytań i pozwolę sobie pokrótce przypomnieć zasady. Pierwszy etap składa się z 20 pytań. Każdy z uczestników zostanie odpytany 2 razy i uwaga, jeżeli któryś z nich nie odpowie na żadne pytanie poprawnie, zostanie niestety wyeliminowany. Nie, jeżeli 2 razy nie odpowiesz w pierwszym etapie, odpadasz. Drugi etap składa się ze 111 pytań i gramy tak długo, aż zostanie 3 uczestników. Podczas gdy pierwszy uczestnik potem poprawnie może wydzielić kolejną osobę do odpytania. I tak aż do 3 uczestników. Po drugim etapie będzie krótka przerwa techniczna, aby przygotować stanowiska do finału. Natomiast w finale są najtrudniejsze pytania, jest ich 40 i wygrywa albo ten, który zostanie jako ostatni, albo po ukończeniu wszystkich 40 pytań, ten, który ma największą ilość punktów. Zatem nie przedłużając, zaczynamy rundę pierwszą. Ja mam poczekać kompletne zestawem pytań. Uwaga, wszyscy uczestnicy gotowi? Zatem pierwsze pytanie do Ciebie, Pawle, z pierwszej D. Pytanie pierwsze. Szkoła. Podaj imię i nazwisko dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących imienia Stefana Żeromskiego. Aleksandra Pękara. Gratulacje, bardzo. Mateusz, pytanie dla Ciebie. Mitologia. Jak w mitologii greckiej nazywa się góra będąca siedzibą bogów? Olimp. Magdaleno? Magdaleno, pytanie dla Ciebie. Matematyka. Ile wynosi suma miar kątów w trójkącie? 180 stopni. Zuzanno, pytanie dla Ciebie. Film. Jakim pseudonimem posługiwał się James Bond? Bond. Niestety zła odpowiedź, był to Agent 007. Proszę, abyś zdawała sobie jedną szansę. Marku, pytanie dla Ciebie. Geografia. Jak nazywa się najwyższy szczyt ziemi? Mount Everest. Aleksandrze, pytanie dla Ciebie. Sport. Czy badminton jest dyscypliną olimpijską? Co jest? Badminton. Jest. Gratulacje. Jest to konkurencją olimpijską. Dominiko, pytanie dla Ciebie. Informatyka. Jaki system liczbowy jest powszechnie używany w urządzeniach elektrycznych, na przykład w pracy komputera? Nie wiem. Jest to system dwójkowy. Bardzo proszę, powiedzcie jedną szansę. Jakubie, pytanie dla Ciebie. Film. Z jakiego filmu pochodzi cytat? Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co Ci się trafi. W
Forrest Gump. Gratulacje. Wojciech, pytanie dla Ciebie. Organizacje międzynarodowe. W którym mieście znajduje się siedziba NATO? No nie. Niestety nie. Brukseli. Marcinie, jesteś sposób humanistyczny, więc powinien sobie powiedzieć. Język polski. Czy wykrzyk i są nieodmienne? Są nieodmienne. Gratulacje. Zakończyliśmy pierwszą turę, zaczynamy drugą. Pawle. Pojęcia. Jak nazywa się uznanie cudzego dziecka za swoje i podjęcie się opieki nad nim? Jest to adopcja. Mateusz. Sztuka. Mona Lisa. Obraz Leonardo da Vinci. Słynie z uśmiechu czy spojrzenia? Uśmiechu. Gratulacje. Magdalena, pytanie dla Ciebie. Narodowości. Czy to prawda, że większość Chińczyków nie toleruje laktozy? Tak. Prawidłowo. Zuzanno, pytanie dla Ciebie. Nauka. Która kobieta jako pierwsza otrzymała Nagrodę Nobla? Maria Skłodowska-Curie. Prawidłowo. Marku, pytanie dla Ciebie. Motoryzacja. Cztery przeplatające się pierścienie do logo jakiej marki samochodów? Audi. Ale ja bardzo proszę klasę odpowiadania. To jest ich odpowiadanie w tablicy. Jeżeli ktoś chce, może go zastąpić. Aleksandrze, pytanie dla Ciebie. Chemia. Jaki kwas powstaje podczas kiszenia ogórków? Kwas octowy czy mlekowy? Odstąpię. Niestety, będę odpowiedź. Proszę o zdjęcie sobie jednej szansy. Dominiko, pytanie dla Ciebie. Fizyka. Czy czujniki parkowania stosują echosondę? Nie. Niestety, będę odpowiedź. Jako, że bardzo nie odpowiedziałaś w pierwszej rundzie, niestety zostałeś wyeliminowany. Jak mówię, pytanie dla Ciebie. Matematyka. Podaj wartość liczby pi w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 3,74. Chyba uświadomię Cię, jest to 3,14. Bardzo o ciszę. Bardzo proszę o ciszę. Wojciech, pytanie dla Ciebie. Fizyka. Jak nazywamy stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości? Gęstość. Proszę nie podpowiadać, bo to nie jest wtedy tracić swój sens. Marcinie, ostatnie pytanie dla Ciebie. Matematyka. Jedna, druga. A plus B razy H. A to pole na wzór jakiej figury? Powtórzę. A plus B razy H przez H. Trapezu. Marcin, proszę, odejmij sobie jedną szansę. I tym sposobem zakończyliśmy rundę pierwszą. Zostało z nami 9 uczestników. Niestety musieliśmy się pożegnać z Dominiką. Już jest za nami, zatem bardzo proszę o pytania do etapu drugiego. Dziękuję uprzejmie. Mam w ręce 111 pytań do etapu drugiego i gramy tak długo, aż wyeliminujemy 7, w zasadzie to już 6 uczestników. Zaczynamy rundę drugą. Przypominam,
pierwszy, jeżeli odpowiem poprawnie, może wyznaczyć sobie do pytania. Etap drugi. Szkoła. Przy jakiej ulicy leży nasza szkoła? Bohaterów Warszawy. Mateusz, pytanie dla ciebie. Biologia. Jaką najważniejszą funkcję pełnią w roślinie liście? Fotosynteza. Prawidłowa odpowiedź. 7. Pani chyba 7 ma. To 9. Chodź, pytanie dla ciebie. Geografia. Ile jest w Polsce województw? 16. Numerek 2. Mateusz. Brawo. Gdzie i w którym wieku uchwalono pierwszą na świecie konstytucję? W Stanach Zjednoczonych w wieku 18. Prawidłowa odpowiedź. Dokładnie na to 17 września 1787 roku. Prosiłbym 10. Marcinie, pytanie dla ciebie. WOS. W jakim ustroju władza należy do ludu? Demokrat. Prawidłowa odpowiedź. Proszę pana z numerem. Pan z technika. Kto jest twórcą ślubowej prasy drukarskiej? Jan Gutenberg. Prawie do oczu. 6. Pan z numerem 6. Aleksander, pytanie dla ciebie. Informatyka. Gdzie znajduje się centrala internetu? Nigdzie. Prawie do odpowiedź. Magdalena, pytanie dla ciebie. Sport. Gdzie odbędą się przyszłoroczne zimowe Igrzyska Olimpijskie? Sochi. Prawidłowa odpowiedź. Numer 5. Marku, pytanie dla ciebie. Szkoła. W październiku 2011 roku nasza szkoła obchodziła okrągły jubileusz. Który? 70. O! 60 było, 60. Marku, daj mi sobie szansę. Magdo, proszę Cię pytać, jak jest osoba do pytania. Numer 8. Jakubie, pytanie dla Ciebie. Bielsko-Biała. Wymień nazwy bielskich teatrów. Teatr Polski i Baniolka. Prawidłowa odpowiedź. To może pan numer 2. Pan z numerem 2. Mateusz, pytanie dla Ciebie. Przysłowia i powiedzenia. Co oznacza związek frazeologiczny odejść na łono Abrahama? Umrzeć. Prawidłowa odpowiedź. 9. Wojciech, pytanie dla ciebie. Film. Kto jest reżyserem filmu Kill Bill? Tarantino. Prawidłowa odpowiedź. Numer 4. Pani z numerem 4, co? Filozofia. Kto jest autorem słów wiem, że nic nie wiem? Sokrates. Kamilu, odpowiedź. Może pan z numerem 10? Marcinie, pytanie dla ciebie. Święta. Kiedy w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca? Cisza. Dzień trzeci. Poproszę panią z numer 3. Magdalena, pytanie dla ciebie. Geografia. Czyim imieniem została nazwana wapienna struktura skalna w kształcie maczugi znajdującej się w Ojcowskim Parku Narodowym? Maczuga Herkulesa. Numer 1. Pawle, pytanie dla ciebie. Biologia. Częścią jakiego układu jest mózg? Nerwowego. Z numerem 8. Chyba. Wiedza o społeczeństwie. Jaką nazwę nosi organizacja społeczna, której celem jest zdobycie, a następnie utrzymanie władzy? Partia. Prawidłowa odpowiedź. To może pan numer 2. Pan numerem 2. Mateusz.
przysłowia i powiedzenia. Jeśli grozi komuś niebezpieczeństwo, mówi się, że zawisły nad nim... Czarne chmury? Zabierowano. Pan z numerem 8, jak uwielbiam na ciebie. Język polski. Kto jest autorem książki Imię Róży? Cisza! Imię Róży. Umberto Eco. Zatem teraz numer 5? Pan z numerem 5, Marku, pytanie dla ciebie. Szkoła. Wychowawcą której klasy jest pan profesor Jerzy Marek? Pierwsza, druga C. Druga C! Pewna tobie, pan Jerzy Marek nie ma klasy. A drugi nie ma klasy. Zawiódł mnie. Pan Jerzy Marek 3. Mam prawdę do pytania dla ciebie. Muzyka. Z jakiego miasta pochodzi zespół The Beatles? Z Liverpoolu. Numer 6. Pan z numerem 6, Aleksander, pytanie dla ciebie. Bielsko-Biała. W którym wieku nastąpiło połączenie Bielska i Białej? W 20. Takiego odpowiedź. 10. Pan z numerem 10. Biblia. Jak nazywał się biblijny prorok, król Izraela, który słynął z mądrości i wielkiej sprawiedliwości? Salomon. Dlaczego? Pan odpowiedź. Poproszę pana z Marku, pytanie dla ciebie. Polityka. Jaką funkcję w Niemczech pełni Angela Merkel? Jest ta pani odpowiedzialna za bycie kanclerzem. Jakbym miał więcej żyć, to dałbym na siebie, a tak to dam na pana numer 10. Marcin, pytanie dla ciebie. Bardzo proszę o nagranie muzyczne. Marcinie, pytanie. Proszę podać wykonawcę i tytuł tej piosenki. Nie wiem. Jest to Rihanna, utwór ma tytuł Stay. No to jeszcze raz dziesiątka, dobić go. Konkurencja musi być. Marcinie, pytanie dla ciebie. Film. Jaki talent posiada szczury Remi w filmie Ratatouille? Gotowania. Poproszę pana z numerem oczywiście 5. Czyli mamy pojedynek. Panie, pytanie dla ciebie. Język polski. Z ilu kręgów według Dantego składa się piekło? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia i powiem, że 7. Niestety nie, składa się z 9 kręgów. Marku, niestety już się przyznał. Podziękuję. Nie wybierz, proszę was sobie do pytania. Poproszę panią z numerem 3. Panią z numerem 3, Magdalena. Muzyka. Jak się nazywał wokalista zespołu Jam? Nazywał? Riddle. Ryszard. Prawidłowo, bardzo proszę. Numer 1. Pawle, pytanie dla ciebie. Organizacje międzynarodowe. Ile gwiazd znajduje się na placu Unii Europejskiej? 12. Poproszę numer 4. Panie z numerem 4. Zuzanna. Motoryzacja. Do czego służy ten pomad? Do czego służy ten pomad? Nie wiem. Służy on do utrzymania stanu.
zostawię prędkości w samochodzie. Pawle, proszę, wybierze sobie. 9. Pan z numerem 9, Wojciech, pytanie dla ciebie. Język polski. Jak nazywa się pokolenie młodych polskich poetów i literatów dorastających w czasie II wojny światowej? Nie wiem. Jest to pokolenie Kolumbów. 6. Pan z numerem 6, Aleksandrze, pytanie dla ciebie. Geografia. W jakim mieście można zobaczyć most Golden Gate? No nie wiem. San Francisco. Jestem. Poproszę 3. Panie z numerem 3, Magdalena. Biologia. Jak nazywa się barwnik odpowiadający za kolor skóry i włosów człowieka? Melanina. Brawo. Numer 2. Mateuszu, pytanie dla ciebie. Muzyka. Czy fortepian należy do instrumentów strunowych czy klawiszowych? Klawiszowych? Do obu. Marcinie, pytanie dla ciebie. Stany Zjednoczone. Jak nazywał się pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych? George Washington. Tego pan odpowiedź. Poproszę pana z numerem 2. Pan z numerem 2. Film. Jak nazywa się 23 film o Jamesie Bondzie w reżyserii Sama Mendesa, którego premiera odbyła się w 2013 roku? Jest to film Skyfall. Poproszę pana z numerem 2. Mateusz, pytanie dla ciebie. Język polski. Od jakiej części mowy tworzy się imię słowa? Czasowniki. Prawie to odpowiedź. 10? Tak, nie, pytanie dla ciebie. Polityka. Jakie kolory wchodzą w skład flagi Niemiec? Żółty, czarny i czerwony. Prawidłowa odpowiedź. Proszę oczywiście pana z numerem 2. Oczywiście dla ciebie. Biblia. Z ilu pieśni składa się w Biblii na księgach psalmów? 151, ewentualnie 150. To zależy od wersji Biblii. Prawidłowa odpowiedź. Pan numerem 10. Marcinie, pytanie dla ciebie. Motoryzacja. Opony zimowe są wykonane z głębinki czy twardej? Opony twardej. Błędna odpowiedź, panie Mikołaju. Są one wykonywane z głębinki. Poproszę brawa na Marcina. Mateuszu, proszę, na czasowe. Magdalena, pytanie dla ciebie. Historia. Eros, Uranus i Kronos to bogowie jakiego państwa starożytnego? Starożytnej Grecji. Brawo. Numer 1. Pan z numerem 1. Pawle, pytanie dla ciebie. Wiedza o społeczeństwie. Która z ideologii jest oparta głównie na tradycji? Konserwatyzm. Prawidłowo. Proszę numer 6. Pan z numerem 6, Aleksander, pytanie dla ciebie. Informatyka. Uniwersalna magistrala szeregowa, jeden z najpopularniejszych obecnie rodzajów portów komunikacyjnych. Używany jest między innymi w pendrive'ach, dyskach czy myszkach. O jakim porcie mowa? USB. Prawie to USB. 8. Pan z numerem 8, pytanie dla ciebie. Sport. Jakiej narodowości jest Usain Bolt? Sprinter wielokrotny mistrz olimpijski. Ja kończę. To odpowiedź. To może pan 6? Pan 6, Aleksander. Szkoła. Która klasa przygotowywała tegoroczną akademię z okazji Dnia Nauczyciela? Druga C. Prawidłowa odpowiedź. Numer 1. Pawle, pytanie dla ciebie. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała oficjalnie podzielone jest na osiedla.
tak jak na przykład osiedle karpackie, Straconka, Hałsków czy Lipnik. Na ile osiedli podzielone jest nasze miasto? Można się pomylić o 5. 8? 30. Pani z numerem 3. Polska. Jak nazywa się obecny prezydent Polski? Bronisław Komorowski. Numer 2. Mateusz, pytanie dla Ciebie. Biologia. Jak nazywa się organ człowieka odpowiedzialny za produkcję insuliny? Trzustka. Mam dwa pytania dla Ciebie. Historia. Wymień nazwiska dwóch królów Polski o imieniu Jan. Jan Kazimierz i Jan Sobieski. Prawidłowo. Numer 1. Pawle, pytanie dla Ciebie. Astronomia. Ile osób jak dotąd było na Księżycu? Można się pomylić o 2. 5? 12. Mateusz, pytanie dla Ciebie. Technika i odkrycie. Jakim wynalazkiem zasłynął Thomas Edison? Żarówką. 8. Jakubie, pytanie dla Ciebie. Astronomia. Jak nazywała się pierwsza wysłana w kosmos sztuczna satelita? Apollo. Niestety nie, był to Sputnik, jeden wysłany przez Związek Radziecki. Historia. Do czego zachęcała postać Wujka Sama, gdy po raz pierwszy pojawiła się na plakatach? Nie wiem. Do zaciągnięcia się do armii. Panie z numerem 4. Zuzanna. Język polski. Jak nazywa się nauka po włoskach? Monetka. Sześć. Aleksander, pytanie dla Ciebie. Film. Jak ma na imię nowoczesny robot, w którym zakochuje się Woli w filmie pod tym samym tytułem? Pan z numerem 1, Paweł. Biologia. Jakie są wytwory na skórkach u człowieka? Podaj 2. Łykot? Niestety nie. Są to paznokcie. Kończymy drugą rundę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Pana to brawa dla nich. Teraz będzie krótka przerwa techniczna, a po niej przechodzimy do finału. Ty, oto troje śmiałków, zostanie za chwilę odpychany. W zasadzie te pytania nie są aż tak bardzo trudne i wyłonimy tego jednego bądź tą jedną najmądrzejszą w tej szkole, w tym słowie. Dlatego też bardzo proszę moją asystentę Mikołaja o pytania do etapu trzeciego.
Bardzo proszę moją asystentkę z klasy drugiej E o przygotowanie się do liczenia punktów. I w tym jakże emocjonującym momencie zaczynamy etap trzeci. Przypominam pokrótce zasady. Jako pierwszy odpowiada pan z numerem 1, a następnie wyznacza osobę do kolejnego odpytania. Pytanie dla ciebie. Fizyka i chemia. Która benzyna jest bardziej kaloryczna? 95 czy 98? 98. Niestety, pewna odpowiedź. Proszę sobie jedno życie odjąć. Pas numer 2. Astronomia. Jak długo trwa jeden dzień na Księżycu? Jeden tydzień ziemski czy jeden miesiąc ziemski? Jeden tydzień. Jeden miesiąc. Panie z numerem 3. Matematyka. Jak nazywa się półprosta dzieląca kąt na dwa kąty przystające? Bardzo proszę o wyznaczenie osoby do pytania. Numer 1. Pan z numerem 1. Historia. Jaka była pierwsza nazwa Konstantynopola? Bizancjum. Prawidłowo. Trzy. Panie z numerem 3. Stany Zjednoczone. Który z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych jest najstarszy? Harvard. Prawidłowa odpowiedź. Pan z numerem 1. Polityka. Który z filozofów jest autorem obecnego w Polsce podziału władzy? Montesquieu. Prawidłowo odpowiedź. Pan z numerem 2. Religia. Który sobór odbywał się w latach 1545 do 1563? Watykański. Trydencki. Proszę 3. Panie z numerem 3. Prawo. Jaką nazwę nosi wstęp do konstytucji? Cisza. Jest to preambuła. Dwa. Pan z numerem 2. Muzyka. Stefanie Joan Angelina Germanotta to prawdziwe imię której ze znanych piosenkarek? Lady Gaga. Dobra odpowiedź. Jeden. Pan z numerem 1. Biologia. Jakie płci są mrówki żołnierze? Męski. Są to samice. Numer 1. Pan z numerem 1. Bajki. Który polski aktor podkłada głos pod postać Szreka? Mitologia. Jaka jest grecka nazwa rzymskiego worka boga Merkurego? Hermes. Pan z numerem 2. Historia. Kto jest autorem muzyki do hymnu narodowego? Józef Wybicki. Nie wiadomo. I zwyciężyliśmy w wielkim finale naszego teleturnieju 1/10. Proszę tam na niej.
sposobem kończymy nasze teleturni. Nie szkodzi, ale że tak wygrała. Ale nigdy u nas nie ma. Maćku, zadajmy jeszcze kolejne pytanie, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, wiesz? No to nie moje kolejne pytanie, bo czułem takie możliwości. Proszę, brawa! Zaczynamy od pytania 14. Proszę bardzo, postanowić nowe rekord szkoły w naszym teleturnieju. Bielsko-Biała. Jak nazywa się najstarsza i największa zabytkowa budowla w Bielsku-Białej, położona we wschodniej części Starego Miasta? Piłka nożna. Jaką szerokość ma boisko do piłki nożnej? Jeżeli mogę tylko dodać taką ważną informację, jest to od 45 do 90 metrów, nie ma jednej szerokości boiska, te boiska są różne, jest tylko taka uwaga, że nie może być ono kwadratowe. Informatyka. Rozmień skrót www. Jest to World Wide Web. Stany Zjednoczone. Jaką nazwę nosi finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League? Muzyka. Kto jest perkusistą grupy Green Day? Jest to Tricool. Tricool podaje się do mojego asystenta Wiśni. Asystenci Wiśnio, proszę powiedzieć, jaki jest rekord szkoły 1 z 10? Dzisiaj został ustanowiony nowy rekord szkoły. Koleżanka Magda, chyba, Zoli, uzyskała 63 punkty. Gratulacje. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, za przybycie i jeszcze dwa słowa. Nie, jeszcze zostańcie sobie, siedźcie chwileczkę.